Dzień dobry, proszę Państwa. Jesteśmy dzisiaj na przebudowie ulicy Słonecznej w Staszowie. Jest nowy odcinek drogowy łączący właśnie starą ulicę Słoneczną z ulicą Rakowską. Nie ukrywam, inwestycja ta zaplanowana była już ponad 15 lat temu. Niestety nie udawało się nigdy środków pozyskać na tą realizację tej inwestycji. Udało nam się w zeszłym roku i ruszyliśmy z całą budową. Tak jak widzicie Państwo, budowa tu już jest w zaawansowaniu 2/3 całej inwestycji. Mamy już położone ciągi pieszo-rowerowe, mamy wykonaną podbudowę, krawężniki na tej ulicy. Oczywiście część kanalizacji i burzowej, i sanitarnej została również wykonana. Najważniejszym elementem, ciekawym elementem będzie również wykonanie łączenia ulicy Słonecznej z tym odcinkiem nowobudowanym, ponieważ jest on o dużej różnicy wysokości, dlatego na pewno też będzie takim elementem atrakcyjnym i ciekawym, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne i technologiczne. Inwestycja ta, drodzy Państwo, to prawie 2 miliony złotych. Dofinansowanie to 1,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Cieszymy się, że kolejne drogi powstają na terenie Staszowa z pożytkiem dla naszych mieszkańców.